Witajcie w czytaniach na grudzień 2019. Przygotowałam kilka talii tarota i też są, jest talia wyroczni i jest I Ching, a także archetypy. Zobaczymy, co będzie się pokazywało, jaka energia w grudniu i zobaczymy, jak to będzie dla każdego znaku. Oprócz tego będą potem czytania roczne, no i potem pod koniec grudnia zrobię czytania na styczeń. Także dziękuję Wam za wszystkie polubienia, subskrypcje, za dobre słowa, dziękuję za życzenia powrotu do zdrowia. Zapraszam Was na kanał, będę jeszcze tam pokazywać talie i inne filmy dotyczące też planu duszy. W ostatnim kursie brało udział kilka osób i poszerzyli oni grono praktyków planu duszy. Następne kursy będą się odbywać już w przyszłym roku i o tym będę mówić na bieżąco. Także już teraz kończę ten wstęp krótki i zapraszam Was do każdego znaku z osobna. Witajcie bliźnięta w czytaniu na grudzień 2019. Ostatni miesiąc w roku, ciemny. Właściwie mamy dużo czasu na przemyślenia, na różne aktywności, może intelektualne, nie tylko oglądanie filmów, może czytanie książek. Zobaczymy, co tutaj się pokaże dla bliźniąt. Jako główna energia tarota kabalistycznego. Poprosimy jedną kartę do najwyższego dobra. Bliźniąt. To będzie ta. I teraz będzie jeszcze 8 kart z tarota jasnowidzów, poszukiwaczy światła. Tak sobie to przetłumaczyłam, bo nazwa tej talii to są karty Tarot of the Light Seekers, Seers właściwie. Więc jest to poszukiwanie olśnienia, poszukiwanie wiadomości, informacji. Wszystkiego tego, co jest niewidzialne, zakryte. Poprosimy 8 kart dla bliźniąt. O, tak się zrobiło. Czyli tak, to co odchodzi do przeszłości, to co przychodzi, oj, z takim rozmachem, że aż tutaj konstrukcja się załamała. Tutaj będziemy mieli buławy, czyli żywioł ognia. Tutaj będą miecze, czyli intelekt. Tutaj mamy kielichy uczucia. Tutaj mamy monety, czyli wszystko to, co fizyczne i pieniążki. Tutaj obawy, nadzieje i wynik, porada. Co w tle? W tle pokazuje się karta 5 mieczy. Jakiś tutaj ból głowy, jakiś konflikt. Właściwie to może być konflikt zewnętrzny i wewnętrzny. Może to dotyczyć różnych aspektów życia. Zobaczymy, co jest pod spodem jeszcze, co się więcej pokazuje. 4 miecze. Ciekawe. 4 miecze to jest potrzeba odpoczynku. Po karcie 3 mieczy to 4 miecze pokazują, że trzeba teraz odpocząć, dać sobie czas na to, żeby zagoiły się te rany, które wcześniej ktoś nam zadał. Więc tutaj dla Was będzie tutaj chęć pospać, odpocząć, taka rekonwalescencja. No i tutaj mamy Królową Mieczy, która mówi o potrzebie obnażania prawdy, potrzebie mówienia o wszystkim, co nas dotyczy i co jest ważne dla nas. Jeśli macie potrzebę mówić o czymś takim, to w porządku. To jest też potrzeba komunikacji. Może będziecie chcieli gdzieś zadzwonić do kogoś albo wyjaśnić ten konflikt, bo tutaj mamy te 5 mieczy i 4 mieczy. Być może poprzez ten moment takiego wypoczynku, rekonwalescencji dojdziecie do wniosku, że przyszedł czas na to, żeby coś powyjaśniać,
żeby pozbyć się tego bólu głowy tutaj, żeby pozbyć się tej energii, takiej natrętnej energii, która nie daje nam spokoju, gdzie czujemy, że coś nie zostało powiedziane do końca, wyjaśnione, że jednak trzeba się przemóc w sobie i skomunikować się z tym człowiekiem, z którym musicie, czy macie potrzebę się skomunikować. Zobaczmy, co jest główną energią, bo to też nam dosyć dużo powie. Mamy tutaj energię zmartwychwstania, czyli ogień. Jest to litera hebrajska Shin. Jest to jedna z liter matek. Pierwsza litera to jest powietrze, Alef. Druga to jest woda, czyli Mem. I tutaj mamy ogień, czyli Shin. No, jest to duża karta, bo to są wielkie arkana i to jest powstanie zmarłych, to jest przywrócenie do życia, to jest ponowne wyjście do świata. Tutaj jest takie ponowne narodzenie, to jest taka inicjacja ognia, który przynosi oczyszczenie i przynosi taki proces transformacji. Ewidentnie tu potrzeba jest takiego procesu transformacji, ponieważ mamy tutaj nawet w tych kartach pokazany konflikt i potrzebę oczyszczenia. Ogień oczyszcza, więc można tutaj użyć tego ognia jak najbardziej i spowodować, że odejdzie od nas to uczucie takiej frustracji też trochę i takiego poczucia winy, że coś jeszcze jest nie do końca powiedziane. Jeśli oczyścimy to i powiemy o tym, to rzeczywiście nasze życie może zmienić zupełnie swoją jakość. Może przejść do takiej większej łagodności, do zobaczenia, że właściwie wszystko jest do naprawienia. W sensie, jeśli mamy jakieś skonfliktowane stosunki międzyludzkie. Zobaczmy, co tutaj odchodzi do przeszłości. Wieża odchodzi do przyszłości, czyli karta mówiąca o zmianie, przemianie. No, też to jest ogień i to jest dużo ognia. To jest konieczność zmiany, którą wymusza na nas wszechświat. Więc tutaj jak gdyby wygląda na to, że być może niektórzy z Was doświadczają takiej zmiany, albo jest to wewnętrzna, ogromna przemiana, która później jeszcze tutaj będzie bardziej się objawiała w sensie takiego wyjścia do świata z tym, co się zmieniło we mnie i pokazania siebie jak gdyby z nowym obliczem, z nową siłą, z nowym duchem. W planie duszy na przykład ta litera hebrajska dotyczy takiej energii 21.3 i to jest jedna z najsilniejszych energii, która mówi o głowie wodza, tak, o kimś, kto kieruje swoim życiem w sposób bardzo przemyślany, gdzie potrafi właściwie pracować, uczyć w skrajnie niekomfortowych warunkach, tak? Więc tutaj może to być, właśnie ta energia może Wam pomóc tutaj w tej przemianie, energia tego zmartwychwstania. Czyli najpierw możecie doświadczyć jakiegoś szoku, w sensie zmiany takiej olbrzymiej, która się dokona po prostu nagle, bo wieża ma to do siebie, że może zaistnieć właściwie z dziś na jutro. I tutaj to pomoże Wam, ta energia zmartwychwstania, to obie karty są wielkie arkana, pomoże Wam tutaj odkryć siebie na nowo, tak? Odkryć być może jakieś swoje ukryte talenty, taką moc wewnętrzną i ten ogień tworzenia swojego życia od początku. Zobaczmy. No, jesteście drugim znakiem, który ma tą kartę w przyszłości. Pierwszy to chyba ryby, pamiętam, albo wodnik. Albo być może obie. W każdym razie mamy tutaj w przyszłości związek udany, połączony, serce do serca, kielich do kielicha. To jest połączenie wspólnych energii, to jest zrozumienie na głębokim poziomie, to jest odbijanie się w oczach drugiego człowieka, to jest właściwie kroczenie przez życie wspólnie, z rękoma splecionymi i wspieraniu się w dobrych chwilach i w złych chwilach, tak? Jest to właściwie taki doskonały związek. Bardzo życzę każdemu, żeby spełniło się to i żeby taki związek mógł takiego związku doświadczyć, posmakować, przeżyć.
ponieważ myślę, że takie połączenie pozostaje już później na całe życie. Zobaczmy, co tutaj jest, jeśli chodzi o kreatywność, o ogień twórczy. Mogą to też być jakieś związki międzyludzkie, ale tutaj mamy piątkę monet, która mówi o niedostatku. Coś tu być może w karierze nie działa. Może ta wasza kariera czy kreatywność jakaś taka biedna, bo nie znaleźliście ujścia dla swojego talentu jeszcze. Być może jesteście cały czas w drodze, poszukiwaniu tego, co to jest, co jest takiego we mnie, co chciałbym, czy chciałabym rozwijać. Gdzie znaleźć klucz, tak? Tutaj ten klucz stoi, tylko ta osoba nie widzi tego klucza. Trzeba go tylko włożyć w dziurkę, otworzyć i właściwie otworzyć sobie te drzwi do świata. Być może dlatego taka przemiana tutaj się dzieje, bo wszechświat zmusi was do tego, żebyście poszukali w sobie tej mocy, tej siły, tego talentu i żebyście wyszli z tą twórczością do nowego, tak? Dla niektórych to może być też zakończenie związku i odnalezienie się w innym. Mogą być różne scenariusze do tego dodane, więc tutaj każda sytuacja indywidualna będzie oczywiście inna. Czytania ogólne mają to do siebie, że nie zawsze z każdym są w zgodzie, ale to zwykle weźcie to, co pasuje i to, co chcecie i to, co jest wam potrzebne, żeby usłyszeć, natomiast reszta, no to już jak kto uważa, może pozostać dla całej pozostałej reszty osób, które słuchają i którym będą odpowiadać inne elementy tego czytania. Tutaj mamy sześć buław i to jest intelekt, to jest myślenie wasze. I to bardzo dobrze, że mamy sześć buław, bo to jest energia zwycięstwa, sukcesu, chęci zaprezentowania się do świata z tym, co macie, z waszymi pomysłami. Może to być praca i takie bycie uznanym przez swoich kolegów, koleżanki lub przez pracodawcę. Wygląda to bardzo dobrze, bo zdobyliście tutaj być może jakiś awans, coś takiego fajnego. Natomiast nie czujecie się chyba spełnieni w tym, co robicie, bo tutaj w tej karierze ta piątka mówi o takiej biedzie, o nie do końca spełnionym poczuciu własnego samorealizacji, własnej samorealizacji. Zobaczmy, co w związkach. Tu z kolei mamy inną piątkę. Tutaj mamy piątkę kielichów, która mówi o skupianiu się na tym, co było, na tym, co się powylewało, czy co już właściwie nie cieszy. Są te kielichy, są nawet złote. Tutaj ta kobieta nawet nogą sobie tam grzebie w tym jednym kielichu i właściwie wszystko to spływa do takiej jakiejś czarnej dziury. Natomiast z tyłu za nią mamy taką czarę, która jest napełniona różnymi kolorami. Wygląda na bardzo atrakcyjną czarę, więc ona wystarczyła, żeby się odwróciła i zobaczyła, że tam jest więcej w życiu niż tylko to, co już było, niż tylko to, co zna. Tylko kwestia jest odwrócić się, więc nie wiadomo, odwróci się, nie odwróci się. Być może jest to dla was informacja, żebyście jednak pooglądali się dookoła, porozglądali się wokoło i dostrzegli, że jesteście być może w połowie drogi, że być może doznaliście jakichś rozczarowań wcześniej, bo tak jak mówiłam, tutaj jest energia buław, czyli ognia i tutaj mamy tą biedę. Może to też dotyczyć kariery, ale równie dobrze może to dotyczyć jakichś takich romantycznych relacji, ponieważ buławy to jest energia połączona z seksualnością, z intymnością, więc tutaj wygląda podobnie. Czy w związkach, czy w tej kreatywności jest jakoś tak biednie, albo jest jakiś kryzys wieku średniego. Po prostu jesteście w połowie drogi i wydaje wam się, że właściwie już wszystko minęło, to co piękne, i nic przed wami nie ma. A tak naprawdę nie jest, bo tutaj wszechświat zrobi coś takiego, że ockniecie się z tego letargu i właściwie nagle się okaże, że jest mnóstwo rzeczy świetnych, pięknych, fantastycznych, ponieważ można jeszcze doświadczyć takiej intymności, bliskości, połączenia dusz, połączenia ciał.
w przyszłości z osobą, która być może jest Wam przeznaczona, bez względu na to, w jakim wieku jesteście. Zobaczmy, co się pokazuje tutaj w miejscu, w którym mamy monety, czyli żywioł ziemi. Mogą to też być finanse. Patrząc na osiem buław, które się tutaj pokazały, wygląda, że tutaj może być jakiś przypływ gotówki, nagły i niespodziewany. Może będzie jakaś premia przed świętami, bo idą święta, nowy rok, więc może tutaj w pracy otrzymacie jakiś zastrzyk gotówki, jakiś bonus, jakąś premię. I tutaj, jak popatrzymy na dole, mamy tu sukces, tutaj mamy jakąś informację też albo wiadomość na temat pieniędzy. Natomiast u góry właśnie mamy te piąteczki, które są no, często takie trudne. Zresztą w tle też jest piątka. Zobaczmy, jakie są Wasze obawy i nadzieje. No, mamy tutaj cesarza. Cesarz jest to karta Wielkich Arkan, karta Barana. I tutaj może to być obawa przed tym, że będę miał sukces, czy będę miała sukces taki duży, wielki, ogromny, albo że spotkam kogoś, obawa, że spotkam kogoś, kto będzie taki niedostępny i się w nim zakocham. Dużo tutaj może być właśnie takiego, takiej iluzji trochę i takiego pochopnego wchodzenia w jakieś konkluzje. Karta cesarza to może być też ojciec, to może być jakaś osoba, która ma wpływ na Wasze decyzje czy na Wasze życie, może były partner, bo tutaj mamy wieżę, dla niektórych to może być koniec związku z cesarzem, albo dla innych to może być nadzieja na wejście w związek z cesarzem, w zależności jak będziemy to czytać. Gdyby to było czytanie dla jednej osoby, byłoby to dużo prostsze. Natomiast dla wielu ludzi to w zależności od tego, jak wygląda Wasza sytuacja, musicie sobie troszeczkę dopowiedzieć tutaj na podstawie tego, co ja mówię i co te karty oznaczają. Zobaczmy, jaki tu jest wynik, bo to też jest ciekawe. No, mamy tutaj dwójkę monet. Dwójka monet to jest karta mówiąca o żonglowaniu, o podrzucaniu, o potrzebie podjęcia jakiejś decyzji, czy po prostu priorytetem musi się stać jedna rzecz. Nie można w nieskończoność właściwie podrzucać dwóch piłeczek. Trzeba skupić swoją uwagę w końcu na jednej rzeczy. Dla niektórych to może być potrzeba wyboru, wybrania tego partnera, z którym chcecie być i wyruszenia w tą drogę. I to pozwoli Wam tutaj doświadczyć tego połączenia. Dla innych to może być konieczność wybrania jakiejś kariery, jakiegoś talentu, który macie i do tej pory jest on jakby niewidoczny dla Was albo mało widoczny. To jest też rzucenie się na głęboką wodę troszeczkę, bo tutaj mamy coś, co jest widoczne, bo ta tutaj torebeczka czerwona jest bardzo widoczna, a tutaj w górze mamy taką niewidoczną trochę torebkę, więc może to jest podrzucanie fizycznością i duchowością. Może tutaj trzeba coś połączyć razem, żeby zintegrować siebie w takich aspektach, żeby połączyć się ze swoją intuicją i znaleźć priorytet, znaleźć też swoje mocne strony i wybrać mocną stronę. Dwójki są w chokma, a w chokma to jest mądrość, to jest bycie mądrą osobą, która rozumie, co jest ważne, a co jest mniej ważne i wybiera to, co jest ważne lub najważniejsze. Zobaczmy, co jeszcze tutaj nam podpowiedzą karty. Potrzebuję tutaj kilka kart wyjaśnić, żeby to czytanie stało się być może bardziej klarowne. No dobrze, poprosimy kilka kart wyjaśniających. Wyjaśnimy sobie wieżę. Na pewno wyjaśnimy sobie piątki. Cesarza. I zobaczmy, co tutaj. Ha.
No jest to niechybnie jakiś konflikt. To jest ta sama energia, którą tutaj mamy w podstawie talii. Mamy dwie piątki mieczy. Tutaj mamy konflikt, gdzie nikt nie wygrywa, gdzie właściwie mamy potem ból głowy i jesteśmy w takim miejscu, w którym czujemy, że należy coś tutaj naprawić albo czujemy się pomimo zwycięstwa przegrani, tak? Więc to jest tutaj ta piątka problematyczna. I tu trzeba obnażyć prawdę. Tutaj paść mówi o komunikacji, o tym, żeby poprzyglądać się, spróbować wejść w jakiś dialog z tą osobą, czy w ogóle przyjrzeć się całej sytuacji, spróbować tutaj coś naprawić. Zobaczmy, co ta wieża, czego ta wieża dotyczy. No to trzeba odejść. Odejść i być może już wcześniej były jakieś sygnały, że coś nie działa i właściwie czas jest w drogę. Czas jest na rozwój, na rozwijanie swoich zdolności, na poszukiwanie swoich zdolności i dlatego trzeba odejść od czegoś, co nie spełnia dłużej swojego zadania, tak? Może to być praca, może to być dom rodzinny, w którym mieszkacie z rodzicami. To zależy od sytuacji. Na pewno trzeba zostawić coś, co w przeszłości było dla nas dobre. Teraz już dłużej nie działa. A jeśli tego nie zrobicie, to wieża właśnie tutaj to zrobi jak najbardziej. Tu znowu mamy dwójkę, wyjaśnienie dla piątki monet. Trzeba zrobić plany, podjąć jakąś decyzję, decyzję rozwoju, bo tutaj są dwie buławy. Lub też przywołać tego partnera, którego tutaj macie. Dwójka kielichów mówi o partnerstwie, o wejściu w jakąś relację, która może być dla Was bardzo dobra. I tutaj jest chęć przywołania właśnie albo wybrania właściwej drogi, zrobienia jakichś planów. I tutaj odkryjecie dzięki temu to, co może dać Wam taką możliwość zrealizowania się jako osoba kreatywna, podjęcia jakichś działań, które pozwolą Wam zobaczyć siebie w świetle, zupełnie nowym świetle. Zobaczmy, co tutaj, jakie jest wyjaśnienie na tą piątkę. Tutaj jest potrzeba uzdrowienia. Wielkie Arkana to jest karta umiarkowania, trzeba uzdrowić siebie. Może to być rodzaj modlitwy, może to być chęć pomedytowania, może to być potrzeba zagłębienia się w ciszy, w swoje wnętrze i znalezienia takiego lekarstwa na swoje znudzenie, na swoją samotność, na niespełnienie w związku, jeżeli jesteście w takim. Tutaj macie szansę w grudniu zobaczyć to i uzdrowić. Tutaj są dwa kielichy i tutaj są dwa kielichy, więc macie szansę zauważyć, że wokół Was są inni ludzie i że być może któryś z nich to jest osoba, z którą poczujecie się jak w niebie. Będziecie bardzo dopasowani i będziecie mogli się wspólnie uzupełniać. Może to być osoba, która jest zupełnie osobą o przeciwnych zaletach, czy w ogóle o cechach takich, które są Wam obce, albo które nie przypuszczalibyście, że moglibyście poczuć się komfortowo z kimś, kto na przykład jest weganem, albo z kimś, kto mieszka na drugiej półkuli od Was w dalekim kraju. Może to być duży szok, bo tutaj macie i wieżę, i zmartwychwstanie, więc może to być jakaś duża rewelacja. I możecie zdać sobie z tego sprawę po jakimś czasie. Zobaczmy, jak tutaj jest wyjaśniona karta tego cesarza. No właśnie, tutaj mamy pokazanego cesarza, który jest łączony z kartą barana, natomiast tutaj mamy też rydwan, a rydwan jest łączony z rakiem. Baran to ogień, a rydwan to rak i woda. Więc mamy te przeciwstawne tutaj dwa żywioły. I wy tak naprawdę możecie się obawiać, że osoba, w której być może się zakochacie, czy będzie to ktoś, czy już jest ktoś, kto jest obok, kogo być może już znacie, nie będzie pasowała do Was. A tutaj ta karta mówi o tym, że jak najbardziej. Tutaj można tak połączyć proporcje i tak się porozumieć,
że to będzie idealnie pasowało jedno do drugiego. Nie, i czasami przeciwieństwa się przeciągają, więc warto tutaj nie wchodzić w te obawy, tylko po prostu zaakceptować fakt, że wszystko jest możliwe, cuda się zdarzają. I dlaczego nie uwierzyć w to, że może Wam się pokazać, pojawić w życiu jakaś świetna relacja oparta o miłość. Tym bardziej, że tutaj pokazuje się karta czterech buław, która mówi o zaręczynach, o świętowaniu. Na dwójce monet, tak? Więc po takim podrzucaniu, być może w potrzebie wybrania kogoś lub czegoś, okaże się, że macie tutaj co świętować, że wasz wybór jest tym właściwym wyborem, że odnaleźliście, czy odnajdujecie w tej drugiej osobie, która po pozorach sądząc nie nadaje się do związku, a jednak związek z tą osobą może być całkowicie fantastyczny. I tak też w życiu bywa, bo w życiu różnie jest. Nie tylko w filmach dzieją się cuda, w życiu też. Ok, to teraz będziemy tasować tutaj archetypy i zobaczymy, co się pokaże, jeśli chodzi o archetyp dla bliźniąt na grudzień. Okrągłe karty tasują się przedziwnie. Zrobimy tak i wybierzemy stąd. Sztorm, czyli burza. Czyli jak patrzymy na tą kartę, to od razu widać co? Z jednej strony to mi się kojarzy z, właśnie z wieżą, a z drugiej strony trochę też kojarzy mi się z tym zmartwychwstaniem. Więc mamy tutaj jakby te dwie główne rzeczy pokazane w tej jednej karcie. Zaraz zobaczę, co jeszcze Kim Kranz napisała na ten temat. Kim pisze, że posiadanie tej energii to jest trochę jak właśnie karta wieży w tarocie. Sztorm właściwie niszczy wszystko to, co jest. Jeśli nadciąga, to wszystko to, co było solidne, znane, właściwie zostaje przez wiatr i przez tą burzę i pioruny zniszczone do gruntu właściwie. Czyli ziemia tak naprawdę staje się niebem, a niebo staje się centrum i z tego i to centrum zaczyna znikać. I właściwie zaczyna być taka pustka, taka przestrzeń, którą potem chcemy zapełnić z powrotem. Bez względu na to, ile mamy lat i jakie mamy doświadczenia i tak dalej, to i tak nie jesteśmy w stanie przed tym uciec. Lepiej nie walczyć z takim sztormem, z taką burzą. Lepiej poddać się temu i właściwie zaakceptować i poszukać sobie takiego schronienia, przynajmniej czasowego, na czas, aż ten sztorm minie i po prostu przeczekać ten moment. Bo wejście w oko sztormu, czy burzy, czy jakiegoś właśnie takiego kataklizmu, to nie jest dobry pomysł, także odradzam. Proponuję raczej medytację, zagłębienie się w siebie, modlitwy, jeśli modlicie się, wszystko to, co Wam pomaga, żeby uspokoić umysł i żeby przeżyć ten trudniejszy moment w życiu. Teraz jedna karta z Tao. Nadmiar. To też mi przypomina wieżę. Tutaj gdzieś jest nadmiar, jest jakiś stres, coś się takiego tutaj dzieje u Was, że no, ten człowiek, no to też trochę mi przypomina 10 buław, że jest tu nadmiar wszystkiego, naładowane bardzo dużo obowiązków, zbudowane czy nadbudowane ego, takie bardzo duże zmęczenie. Dużo martwienia się też. Tutaj na stole leży ta piątka monet i piątka kielichów i mamy te konflikty. Mam wrażenie, że to może dostarczać dużego stresu wszystkim tym, którzy tutaj będą doświadczać takiej energii. Oprócz tego oczywiście karta wieży i zmartwychwstania to też nie są proste rzeczy.
I też może to spowodować, że będziecie się czuli bardzo, bardzo zestresowani. Więc bądźcie przygotowani na tę ewentualność, że coś się będzie działo w waszym życiu i spróbujcie znaleźć schronienie po prostu w sobie, w jakichś spotkaniach rodzinnych lub w wizji, wizualizacji tego, co przychodzi, bo przychodzi po tej zmianie właściwie energia odnowienia, odnowienia relacji, znalezienia jakiejś relacji, która da wam wsparcie, bo mamy tutaj dwa kielichy. Jeszcze na samo zakończenie mamy jedną kartę z wyroczni Magic Earth, czyli magiczna ziemia. Poprosimy jedną kartę dla bliźniąt. No i tutaj mamy oczyszczanie, oczyszczanie deszczem. Popatrzcie na tą kartę, to jest oczyszczanie deszczem, a mówiliśmy na początku, samym ja mówiłam o oczyszczaniu ogniem. Więc tutaj jest potrzeba oczyścić coś, jakąś atmosferę, skomunikować się. Na początku mówiłam też o tym, że jest jakiś konflikt i warto z tym konfliktem tutaj zrobić porządek. I to wasze życie potem może potoczyć się bardzo inaczej, lepiej. Tutaj autorka jeszcze pisze o tym, żeby sobie oczyścić umysł, ciało i duszę. To jest przed wami, czyli to oczyszczanie ogniem i oczyszczanie wodą. To, co wam pasuje. Jeden z tych żywiołów na pewno wam pomoże. I tutaj możecie oczyścić swój umysł poprzez odkrycie, jaki macie obraz siebie w sobie, w środku, który właściwie nie pozwala wam w pełni żyć. I nie pozwala wam być zaangażowanym w życie tak, jakbyście tego chcieli na 100%. Bo może was jakieś fałszywe przekonanie trzymać w tym miejscu, w którym nie potraficie doświadczyć szczęścia i miłości. Może jakieś macie przekonanie właśnie na temat tego, że cesarz jako żywioł ognia nie może połączyć się z rakiem, który jest z żywiołu wody, że tutaj jest jakiś dysonans. Być może to was trzyma, że macie jakieś przekonania na temat tego, że człowiek jednej wiary nie może połączyć się z człowiekiem innej wiary, bo jest mnóstwo takich przekonań, gdzie jakieś narzucone przez ludzi innych, zasady, prawa, przez lata wypracowane, przez wieki nawet, przeszkadzają nam naprawdę w doświadczaniu w pełni życia. To jest tutaj, może macie w sobie takie przekonanie, które przeszkadza wam, żeby w 100% czuć się żywym. Więc pozwólcie sobie na taką żałobę, na poczucie tego, że to wierzenie, co wierzyłam, czy wierzyłam, odchodzi. Pozwólcie temu odejść i pozwólcie sobie na zmianę przekonań albo porzucenie takich przekonań, które stoją na przeszkodzie do całkowitego spełnienia się w miłości. I to wam pozwoli uzdrowić wasze rany. Pozwoli też, jeśli pozwolicie sobie na oczyszczenie ciała, detoks tak zwany, bo ciało to jest taki pojazd dla duszy, więc potrzebujemy też zadbać. Możecie zmienić dietę, możecie przejść na weganizm, na wegetarianizm. Możecie oczyścić, zrobić sobie parę dni tylko pijąc wodę. Być może więcej wody oprócz jedzenia, mniej jeść, więcej pić, coś takiego, albo jeść same warzywa. Po prostu zwiększyć uważność na temat tego, co jem, czego nie jem. I dziękować właściwie za to, co macie. W niektórych językach świata woda jest nazywana krwią życia, więc tutaj jest duży nacisk na to, żebyście zaczęli pić więcej wody i oczyszczać organizm. Życzę wam bardzo udanego grudnia. Życzę wam, żebyście mogli połączyć się w miłości i porzucić przekonania, które blokują was przed doświadczaniem pełni miłości. Do usłyszenia w następnych czytaniach.